Mamy dzisiaj drugi dzień zielonej diety, moi drodzy. Przemyślenia po wczorajszym dniu, odczucia po wczorajszym dniu. Czuję się super, czuję się lekko, mam bardzo dużo energii, mam bardzo dobry humor. Wstałam z takim fajnym, płaskim brzuszkiem. Poranna toaleta też była taka bardzo satysfakcjonująca. Wiecie, tak czasami pójdziecie do toalety i tak czuć ten błonnik. czuć ten zielony błonnik. Ogólnie, jeżeli będziecie chcieli przepis na jakikolwiek danie z tego, co robiłam, to napiszcie, to będę po prostu nagrywała osobne TikToki, także jak komuś się spodoba, to możemy zrobić serię też z przepisami. Produkty, które wybrałam na dzisiejsze śniadanie, zrobię sobie taką delikatną sałatkę, podsmażę cukinię, dodam jeszcze trochę pestek dyni dla sytości. Proszę Państwa, moje śniadanie wygląda w ten sposób. Proszę bardzo. Jest rukola, ogórek, cukinia na górę, pietruszka. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do kategorii brzydkie, ale dobre, bo pachnie naprawdę pięknie. Cukinia po wymieszaniu z pesto nie wygląda najlepiej, ale pachnie super. Jestem w temacie przekąski drugiego śniadania. Także dzisiaj mam kiwi, dobre winogrona z twardą skórą jak na byku, śliwkę i trochę pistacji. Humor mój oceniam 11 na 10. Czuję się świetnie, naprawdę. Dawno nie czułam się tak dobrze, dawno nie miałam tyle energii i chęci do działania. Także nie wiem, czy sobie już wkręcam, bo to dopiero drugi dzień tej diety, czy serio zielone warzywa tak działają na mnie. Proszę Państwa, dochodzimy do trzeciego posiłku. Będzie to obiad. Zrobię makaron z cukinii z pesto. Do tego ugotuję sobie trochę brokuła. Położę wszystko na tej pięknej zielonej sałacie. Pokroję ogórka. I w ogóle chciałam Wam sprzedać taki mój patent, żeby pietruszka na przykład, kolendra cięta albo koperek był świeży, to ja to tak zmaczam wodą i zawijam wilgotny papier i wkładam do lodówki i to wtedy długo, długo mi trzyma świeżość. Przechodzimy teraz do kolacji, a że jest już 21, to przekąszę tylko ogórka i seler. Serdecznie prezentuję tutaj kawałek selera i ogórka na moją kolację. I jeszcze takie szybkie przemyślenie, jak się czuję na diecie. I zielony kolor to jest energia miłości, to jest energia czakry serca. Na maksa to czuję. Otwartość do wszystkich. Obcy ludzie mówią mi dzień dobry na ulicy, jacyś staruszkowie i tak dalej. Uśmiechają się do mnie wszyscy, ja się do wszystkich uśmiecham. Ja mam tak dużo cierpliwości. Także ten zielony bardzo mega dobrze na mnie wpływa. Także życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, zależy o której godzinie to oglądacie. Dobra, wolę cię wyciąć tym fragment.